według powiedzenia można zrobić z kotem? Artur. Powiesić kota. Ojej! Największe kraje świata. Rosja. Brawo. Miny poważne, aż się boję zbliżyć. Szukamy dalej. Może Korea Północna. Daniel? Ameryka Południowa. Pani Edytko, jeśli bez względu na to, jaki czek za chwilę dla pani wyciągnę, proszę wydać z siebie okrzyk radości. Oleż te koperty są. Jak się do niej dostać? A, tutaj. Jeszcze nic nie wyciągnąłem. Turystami mamy 7 odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Lama. No nie, no to teraz Darek, więcej niż jedno zwierzę to... Na P. Wie pani co, w sypialni na P, może to nie jest za bardzo takie pierdolenie, o. A no nie, to nie jest to, nie za bardzo i no i w ogóle nie. Poszukaj czegoś innego, dobrze, słuchajcie, słowa cenzuralne, dobra, nie cenzuralne. Ale o! Pierdolenie. Nie! Słuchajcie, kotki, robaczki, widzę, że się dobrze bawicie. I o to chodzi. Tak naprawdę, jaki masz pomysł? Co w sypialni? Halo? Co w sypialni na P? Pierdolenie. No nie, no taki cichy, słabiutki głos. Halo? No właśnie, jakie masz rozwiązanie? Ciekawe. No, to dawaj. No. Bo się boję. Nie bój się. To jest na pewno pizdeczka. No co ty? No nie! Słuchajcie, nie! Takiego rozwiązania nie ma! Halo? Dobry wieczór, halo? Jaką masz odpowiedź? Wyjrzę twoje łojaki. Aj. Obciąganie? Wymacha krzywdek. Niewątpliwie, ale... Wszelki kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. Kluski śląski. Makaron. Też chciałam powiedzieć, że głowę, bo to w sumie ostatnia chyba część ciała, którą można sobie golić. Nie wiem, ogołasać to sobie można konto bankowe, ale... Mów z własnego doświadczenia. Nie wiem, miałam koleżankę, która sobie jeszcze goliła jedną część ciała, mianowicie goliła sobie ręce. Ale myślisz, że ja mam tu ręce? No nie wiem, nic innego mi nie przychodzi na myśl. Magdziu, na pewno nic innego nie przychodzi ci na myśl. Warto, bo zobacz, te najwyżej płatne są jeszcze wolne. Dawaj, śmiało. Ale ja nie wiem, naprawdę, nie mam tutaj listy. Nie jesteś się dziewczyną. Dawaj. Dobrze ci radzę. A to może jakaś podpowiedź, nie da rady? Dobrze, podpowiem ci. Mężczyźni raczej nie lubią włosów w tamtym miejscu. Boże. Jeżeli to jest to, o czym ja teraz myślę, to ja tego nie powiem. Ale to nie mów tego, tylko powiedz, o czym teraz myślisz. Nie. Mężczyźni lubią, ale u kobiety nie lubią tam włosów, czy u siebie? Ale możesz to nazwać delikatnie. No przecież są takie nazwy, takie miłe. Są, no. Możesz milutko powiedzieć, no na przykład część jak. Część ciała, tak? No właśnie, o to chodzi.
Patrz, najwyżej punktowane odpowiedzi wolne, jest szansa na dużą kasę. No to skoro już wiemy wszystko, o co chodzi, no to odbyt, tak? Granica finału, gdyby przejęli, no co najwięcej zużywa energii w domu? Oprócz sprzątania oczywiście. Może ładowarki? Ładowarki? Do telefonu, do laptopów. Pralka. Komputery. Pralka. Ja myślę też o pralce. Co wchodzi? A ja powiem prąd. Ale powiedziałaś, że prąd zużywa najwięcej energii, to samo masło maślane by było chyba, nie? No bo prąd to... pustynne zwierzę. Paweł. Wielbłąd. Dobrze. My name is błąd. Wielbłąd. Pustynne zwierzę. Nie wiem, czy pustynne. Osioł może jakiś? Osioł? Nie wiem. Bywają osły na pustyni, ale na tablicy ich nie ma. Mamy naradę i Łukasz. Pustynne zwierzę to? Słoń. Pytanie ma 5 odpowiedzi. Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Artur. Powiesić kota. Ojej! To ja nie wiem, czy takie powiedzenie, żeby kota powiesić. O, do szkoły pan chodzi, nie? No. No, świnia jest hodowlana? Świnia? No. Lepiej zawsze pomyśleć. A że hodowlana? No, hodowlane. To koza. Koza nie ma rogów? Nie no, ma. To jaka odpowiedź, panie Andrzeju? Lepiej się skupić. Owca? No, owca nie ma rogów, panie Andrzeju. Owca? Spokojnie. No to krowa. No krowa ma rogi. No to... Nie ma, pytanie jest nie ma, prawda? No, ale to mówiłem, że świnia. Ale w pytaniu ma pan napisane hodowlane. Aha. Hodowlane. Bo pan chodził do szkoły, tak? No tak, ale bo, kurczę, trudne. To chyba niedawno, jak sądzę. No niedawno, ale że... Które zwierzę hodowlane nie ma rogów? No właśnie z tym hodowlane, wie pan. Bo... A świnia nie może być hodowlana? No może chyba. Andrzeju. No to ja mówiłem, że świnia, świnia! Kto, ja? Ale pan chyba nie do mnie. Nie, no, znaczy odpowiedź jest, że świnia. A myślałem, że pan mi chce obrazić. Nie no, panie Krzysztof. No nie, tak się chciałem powiedzieć. Czy to nie ja? Nie. A odpowiedź? Świnia. Tak jest! Nazywa się drapieżnik z rodziny psowatych, który zamieszkuje pustynne rejony północnej Afryki. Ma ogromne uszy, puszysty ogon i jest barwy piaskowej. Czy jest to kangur? Nie, jest to fenek. Na biologia czy seradela? To roślina czy ryba? Tak. Roślina. Niestety odpowiedzi tak nie możemy uznać. Chociaż padła po słowie roślina, ale postawili. Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stonki. Zebry. Przypomnę ci naszą rundę ostatnią w paru miejscach. Wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. W jakim kraju leży Madryt? Madryt? Tak.
takie miasto, Madryt, w jakim kraju jest? No, wydawało mi się, że we Włoszech. Madryt we Włoszech? Już w tej chwili nie wiem. No nigdy tego nie wiedziałaś. Nie, pewnie kiedyś wiedziałam. No to muszę cię wprost zapytać, jaka jest stolica Hiszpanii? Madryt. Dobrze. A czy Madryt jest miastem, które leży we Włoszech? Nie może być. Stolica Hiszpanii nie leży we Włoszech. No nie. Będę musiała z tym żyć do końca życia. My też musimy z tym żyć, to jest potworne. No, współczuję. Ja współczuję twoim studentom.